Na dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na pytanie, jak przekonać rodziców do posiadania szynszyli, to po pierwsze, a po drugie sprawdzimy, co trzeba w ogóle mieć, jakie warunki trzeba spełniać, żeby tą szynszylę móc wziąć do siebie. Ten drugi punkt jest bardzo istotny ze względu na to, że pozwoli Wam on później, kiedy w rozmowie już z rodzicami, zbić pewne obiekcje. Więc zacznijmy od samego początku. Przy szynszyli potrzeba tak minimalnie 2 godziny dziennie, ze względu na to, że potrzebują właśnie tego czasu na wybiegi. Oprócz tego dodatkowo jedzenie, picie, wiadomo. Na pewno też ten czas troszeczkę arktyści. O, jaka jestem zdziwiona! O taka jestem zdziwiona. No, chodź do mnie. Tak. Oprócz tego potrzebują też czasu troszeczkę więcej, kiedy im się zmienia. Oczywiście zależy to od Was, jak szybko się uwiniecie ze sprzątnięciem całej klatki. Tak więc jest to kwestia taka dość ruchoma, jeżeli chodzi o to zmienianie. Zależy to właśnie od Was, od klatki, od tego, jak szybko to ogarniecie. Druga część, finanse. A więc czy macie odpowiednie zaplecze finansowe do tego, żeby w ogóle kupić szynszylę lub też możecie przecież zawsze adoptować, ale to nie jest wszystko. No bo przecież bardzo ważną kwestią jest kupienie całego tego podstawowego wyposażenia, a więc klatka, jedzenie, transportery, wanienki, miski, poidełka, to wszystko. Tak mniej więcej wychodzi to, tak jak ja sobie liczyłam, około 500 zł. Oczywiście możecie zrobić to też taniej, no bo nie musicie kupować klatki, nie musicie gdzieś zamawiać skądś, możecie zbudować sobie sami ze starej na przykład szafy. Także są na to opcje inne. No ale jeżeli chcecie wszystko na gotowe, na szybko, no to tak przynajmniej te 500 zł myślę, że trzeba dać. Kolejną kwestią, te codzienne wydatki, a właściwie regularne wydatki, no bo codziennie tu się błagam, nie zrób, nie. Mój kochany diabełek chciał mi zrzucić staw, na szczęście go uprzedziłam i złapałam. Taka super zabawa strasznie była. On w ogóle już po raz kolejny. Teraz ty, artyzico. Przezabawne. No przezabawne. No dobrze. A więc regularne wydatki, jeżeli chodzi o jedzenie. U mnie mniej więcej przy 3 szynszylach wychodzi to około 100 zł, 150 zł miesięcznie. No i tu już jest wszystko. Siano, zioła, jedzenie podstawowe, jakieś przysmaki. Patyczki. Oczywiście tutaj też możecie troszeczkę zrobić szachermacher i sobie ogarnąć to taniej. Na przykład możecie sobie siano od siebie zebrać, oczywiście pod warunkiem, że macie odpowiednie warunki, gdzieś tam to wszystko nie jest pryskane, jesteście z daleka od drogi itd., itd. Ten temat jeszcze kiedyś poruszymy, jak to zrobić wszystko, że tak powiem, troszeczkę taniej. Tak samo z patyczkami, można przygotować sobie samemu, można też samemu hodować i zbierać zioła. Także jest możliwość zrobienia to taniej, no ale jednak wiadomo, szybciej jest to po prostu kupić. I wtedy to wychodzi mniej więcej w ten sposób. Kolejna kwestia jest przestrzeń, jaką musicie przeznaczyć w pokoju do posiadania szynszyli. U mnie jest to, czyli bierzemy pod uwagę przede wszystkim klatkę, oprócz tego wybiegi. Klatka, jej minimalne wymiary to jest metr wysokości, podstawa 60x80. Moja klatka jest jeszcze odrobinkę za mała, bo w momencie, kiedy ją budowałam, ona i tak była naprawdę, uwierzcie mi, sporo większa od tej, którą ja na początku miałam, bo ja kupując tuktuniu się od kabli. Kupując pierwszego szynszyla, ja niestety kupiłam go w ogóle w zoologicznym, bo nie miałam jeszcze takiej wiedzy, no i razem z tym szynszylem kupiłam klatkę, która oczywiście była za mała. Także to był i tak mega progres. Teraz czekam na przeprowadzkę i wtedy zrobimy im super wypasioną wielką klatkę. Taką, żeby była dla nich idealna. Wymiary tej klatki, które podałam, to jest właśnie wymiary dla 2 szynszyli, bo wtedy teraz przechodzimy do kolejnej ważnej części. Tu ktoś biega, będzie mnie zagłuszał. A więc szynszyle to zwierzęta stadne. W związku z czym koniecznie musicie wziąć 2. Jeżeli jest sytuacja, że w tym momencie możecie wziąć jednego, bo nie wiem, u Was w okolicy jest jeden do adopcji, albo po prostu ktoś oddaje, no to od razu się rozejrzyjcie za drugim, ze względu na to, że one będą nieszczęśliwe, najnormalniej w świecie same. Kolejna sprawa.
czy dostępność weterynarza. Czy w Waszej okolicy jest weterynarz, który zna się na gryzoniach, który będzie w razie czego potrafił pomóc? Bo zwykły weterynarz od piesków, kotków nie jest wystarczający. Ja zrobię w ogóle plik z tego dotyczący na mojej stronie na Facebooku. Też Wam dam link, żebyście mogli sobie wejść, sprawdzić, znaleźć najbliższego po prostu specjalistę dla Was. A właściwie dla Waszych szyszyń, bo to... Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o dostępność jedzenia, czyli jeżeli ludzie zapytają, co z jedzeniem, co on je, jak to się kupuje i tak dalej, wszystko możecie dostać przez internet. Tutaj oczywiście ważne jest to, że wszystko jest, że tak powiem, łatwo dostępne, szybko to można kupić. Możecie też to znaleźć w sklepach zoologicznych, tylko ono, ja mówię, przez internet, bo wtedy jest po prostu dość sporo taniej. Następna część. Często rodzice pytają o zapach. Czy one śmierdzą? Szynszyle w ogóle nie mają zapachu, przynajmniej dla mnie, też dla osób, które mnie odwiedzają, tak więc nikt się nie skarżył, że śmierdzi, tak jak czasami się mówi, że śmierdzi psem, a właściwie mokrym psem, bo psy te w sobie to też raczej nie śmierdzą, chyba że ktoś o nie dba. Ale właśnie szynszyle nie mają zupełnie zapachu. Ewentualnie pachnieć może sianko, ale to dla mnie raczej taki przyjemny zapach, tak samo ich zioła. No i oczywiście, jeżeli nie zmieniacie im, no to będzie też śmierdziała klatka, ale szynszyle same w sobie nie śmierdzą. Kolejna rzecz. Alergeny. Szynszyle same w sobie nie uczulają, raczej ich futerko jest hipoalergiczne. Mówię raczej, bo lekarzem nie jestem, ale nie spotkałam się... Co byś taką wiecie? Tam nie ma piasku, hej! Ale nie spotkałam się z sytuacją, żeby ktoś skarżył się na to, że jest uczulony na szynszyle. Natomiast można być uczulonym na siano, które one jedzą i które jest niezbędne w ich diecie. Tak więc weźcie to pod uwagę, jeżeli chcecie to zwierzątko. Można też być uczulonym na piach wulkaniczny, pył właściwie wulkaniczny, w którym one się kąpią. Jak ze śmieceniem? Rodzice też o to mogą zapytać. Szynszyla śmieci strasznie. Naprawdę śmieci strasznie. Na szczęście dużym plusem jest to, że one nie... Bo głównie to co śmieci. Siano, to łatwo można zamieść. I ich bobki, które sobie o tutaj leżą. Bo one z nich wypadają zupełnie bezwiednie, one tego nie kontrolują. Nie nauczycie szynszyle korzystania z kuwety, jeżeli chodzi o kupę przynajmniej. Bo to jest zupełnie od nich niezależne. Tak więc po każdym wybiegu trzeba bobki pozamiatać, posprzątać. To samo się dotyczy siana, pył wulkaniczny też się kurzy, a oprócz tego, no to co jest dużym plusem dla mnie, no to na przykład moje szynszyle w ogóle nie sikają mi po domu. Kiedy one chcą się załatwić siku, wracają tutaj do domu swojego i dopiero w domu się załatwiają. I kolejna sprawa, o które może być pytanie, ja tutaj wyciągnę pewne narzędzia przywołujące szynszyle. Czy szynszyle niszczą rzeczy? To jest trudne pytanie, znaczy jest strasznie łatwo, bo tak niszczą, ale wcale nie muszą. W sensie, jeżeli Wy ich dopilnujecie, to nie musi być wszystko zniszczone w domu. To jest tylko kwestia tak naprawdę zależna od Was. Natomiast nie mają takie pewne właściwości, że tak powiem, niszczycielskie. Lubią odgryzać meble, lubią odgryzać kable. Ale myślę, że są pewne takie rzeczy, o które zaraz zresztą opowiem, które mogą to troszeczkę zmniejszyć, tę częstotliwość niszczenia różnych rzeczy, różnych przedmiotów, różnych akcesoriów domowych, nie wiem, nazwijcie jak chcecie. Dobra, i co rodzice mówią? Nie weźmiemy szynszyla, bo śmierdzi. Otóż szynszyla nie śmierdzi, właściwie nie ma zapachu, tak więc o to się nie musicie martwić, też nie uczula, tak więc sama w sobie, więc jeżeli nie macie uczulenia na trawy, to powinno być wszystko w porządku. Jeżeli nadal rodzice mają wątpliwości co do tego, zapytajcie się, może ktoś z Waszych znajomych ma właśnie szynszyle w domu. Może się zgodzi zaprosić Was razem z rodzicami, żebyście zobaczyli, zapoznali się z tym zwierzakiem, pogłaskali, zobaczyli... bo to głaskanie słuchajcie jest bardzo istotne, uwierzcie, bo mają tak mięciutkie futerko, że ciężko się nie przekonać. Właśnie pogłaskali, zobaczyli jak wygląda klatka i to może w pewien sposób pomóc przełamać te właśnie te takie obiekcje rodziców. Czy ona właśnie śmierdzi, czy uczula, wtedy możecie sprawdzić sami. Kolejna sprawa. Pogryzie meble, kable.
czy cokolwiek innego. Rodzice mogą coś takiego zapowiedzieć, no bo to gryzoń przecież gryzie. Tak, to jest gryzoń, on gryzie, ale jest możliwość tego ograniczenia. Miałam delikatne komplikacje techniczne, ale udało mi się to zażegnać. Mówiłam o gryzieniu mebli i zabezpieczeniu w ogóle kabli, jak to można sobie rozwiązać. A więc jeżeli wasi rodzice wam tutaj powiedzą, że nie możecie wziąć szynszyla, bo gryzie kable, to tak, po pierwsze, tak jak mówiłam, możecie pilnować. Po drugie, słyszałam, że niezłym sposobem jest potarcie mebli skórką pomarańczy albo grejpfruta. On wtedy ma taki gorzki smak, one się w ten sposób oduczą tego gryźć. Sama tego nie sprawdziłam, więc 100% pewności wam co do tego nie mam, nie dam. No dla mnie najskuteczniejsze jest oczywiście pilnowanie ich. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie kabli, no to bardzo dobrym sposobem jest chowanie kabli w peszele, to się chyba nazywa, to są takie rurki. Dzięki temu one tych kabli nie przegryzą, bo się po prostu do nich nie dostaną. Wiecie, kabel to tak naprawdę nie jest problem, można go kupić, można sobie zlutować i zrobić wszystko od początku. Tu chodzi raczej o zdrowie i życie waszych zwierząt. Kolejna część. Jakie mogą być argumenty? Co do śmiecenia? No słuchajcie, nie ma rady, trzeba sprzątać. I jeżeli wasi rodzice właśnie powiedzą o tym, że szynszyla śmieci, że jak ty chcesz to rozwiązać, to przede wszystkim pokażcie im, że potraficie zadbać o porządek w swoim pokoju, że potraficie gdzieś to tego pilnować. No bo jeżeli dojdzie wam kolejny śmieciarz, w cudzysłowie, no to może być problem. Dlatego zadbajcie, pokażcie o tym, że pokażcie to, że potraficie dbać o tą czystość. No a może to ich też skłoni do tego, że może faktycznie jesteście na tyle odpowiedzialni i że sobie poradzicie z takim zwierzakiem. Jeżeli ktoś mówi, że nie chce szynszyla, bo na przykład się po prostu boi gryzoni, może on nie przypomina aż tak bardzo myszy czy szczura, czego się zazwyczaj ludzie po prostu boją, no ale gdzieś trzeba uszanować te takie fobie innych ludzi, innych domowników. Po prostu zapewnijcie, że nie będą mieli kontaktu z tymi zwierzętami, że nie będziecie ich wypuszczać na wybiegi po waszym pokoju, kiedy ta osoba będzie, że nie będziecie przychodzić straszyć tej osoby, no bo to jest nieodpowiedzialne, to w ogóle nie jest zabawne ani dla zwierzaka, ani dla waszej rodziny. Tak więc zapewnijcie, że nie będziecie po prostu, ograniczycie maksymalnie kontakt tej osoby. No i to, co jest ważne, że nie będzie musiała przychodzić karmić, nie będzie musiała się tym zwierzęciem opiekować. Dalej, pytanie. Co jeżeli ci się, co z wyjazdami, co z wakacjami, co z jakimiś krótszymi wyjazdami? Warto już na etapie zastanawiania się i rozmów z rodzicami o szynszylach zastanowić się właśnie, kto podczas waszych wyjazdów zajmie się szynszylami, no bo nie wiem, czy ja na przykład nie zrezygnowałabym zupełnie z wakacji, nie chciałabym może inaczej zupełnie rezygnować z wakacji, dlatego gdzieś zawsze mam osobę w zanadrzu, która w razie czego może się zająć moimi kuleczkami. Możecie gdzieś znaleźć taką osobę wśród swoich znajomych, ale oprócz tego, jeżeli wasi znajomi są po prostu niezbyt chętnie podchodzą do takich zwierząt, no to zawsze też możecie poszukać na grupach takich zwierzęcych ogólnie, czy konkretnie szynszylowych. Może ktoś z waszej okolicy się znajdzie, kto chętnie się tym zajmie. Oczywiście liczcie się z tym, że to będzie oczywiście za dodatkową opłatą, to nikt tego raczej pro bono nie robi. Co z pytaniem, co jeżeli się znudzi? Na to pytanie nie ma takiej konkretnej odpowiedzi, no bo jak macie udowodnić, że się nie znudzi? Możecie co najwyżej udowodnić to w taki sposób, że będziecie dalej, czy powiem, konsekwentnie udowadniali dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, że wam na tym zależy. Że jeżeli 2 lata będziecie prosić o to zwierzę i jeszcze go nie ma, a wam bardzo na tym zależy, no to chyba znaczy, że nadal wam się nie znudziła ta fascynacja po takim czasie. Kolejne pytanie. Jak chcesz za to wszystko zapłacić? Nie wiem, jak wasza sytuacja też wygląda, ale może warto już zacząć gdzieś jakieś kieszonkowe, czy pieniądze z jakichś, nie wiem, imprez, jakichś urodzin czy innych uroczystości odkładać, dzięki czemu będziecie mogli sobie właśnie poradzić z takimi bieżącymi wydatkami związanymi z szynszylą. Może z rodzicami na jakiś układ pójdziecie, że na przykład weźmiecie dodatkowe obowiązki, jakie sprzątanie jakiegoś pokoju, nie wiem, koszenie trawnika czy mycie naczyń, dzięki czemu będziecie mieć dodatkowe po prostu pieniądze, za które możecie utrzymać te szynszyle. No jeżeli jesteście już osobą na tyle dorosłą, że możecie podjąć pracę jakąś, no to jak najbardziej to jest super wyjście.
kolejna kwestia, którą widzicie gdzieś mogą przytoczyć. To jest za duży obowiązek. Nie ma co zaprzeczać, każde zwierzę to jest duży obowiązek. Jest to duża odpowiedzialność, bo jest to żywe stworzenie, ale też nie ukrywajmy, że obowiązki uczą nas czegoś nowego, rozwijają nas, gdzieś w jakiś sposób pomagają nam odkryć jakieś swoje pasje czy fascynacje. Może dzięki temu gdzieś odkryjecie swoją dalszą drogę życiową. Poza tym tak naprawdę hobby, zastanówmy się nad tym, czy nie lepiej właśnie spędzić ten czas, te 2 godziny dziennie opiekując się szynszylą, zamiast siedzieć w internecie, grać czy oglądać filmy. Myślę, że to będzie fajny też argument dla Waszych rodziców, że dzięki temu, nie wiem też jaka jest Twoja konkretnie sytuacja, jak Ty jesteś bardzo wciągnięty właśnie w życie w sieci, że tak powiem, ale jeżeli jesteś osobą taką bardzo aktywną w sieci, no to może być to fajny argument, że zamiast spędzać ten czas w internecie, to chciałbyś ten czas spędzić z takim żywym zwierzęciem w takiej prawdziwej interakcji. Właściwie tyle udało mi się uzbierać argumentów przeciw, bo już dawno nie słyszałam. Jeszcze może jedno. Jeżeli co do przestrzeni, że na przykład klatka jest za duża, bo u mnie to był problem. Moja siostra denerwowała się właśnie, jak kiedyś miałaś razem pokój, że klatka jest troszeczkę za duża. No i cóż, jak sobie z tym poradzić? Jeżeli nie masz wystarczająco dużego pokoju, albo dzielisz z kimś pokój, na pewno trzeba w jakiś sposób uszanować też tą przestrzeń drugiej osoby i jakoś to tak rozmieścić, żeby na tej, że tak powiem, twojej części te zwierzęta, a przede wszystkim i oprócz tego ten asortyment dla tych zwierząt się mieścił, bo to nie jest sama klatka, to nie są same szynszyle i wybiegi, ale tak jak u mnie to jest też duże wory siana, to są duże wory jedzonka, które też szynszyla musi mieć stale dostępne, bo gdzieś to lepiej, żeby było w zakasie. Tak więc może jakoś tę przestrzeń zastanowić się, jak ją wydzielić, żeby nie naruszać właśnie przestrzeni drugiej osoby, która mieszka bez pokoju. A jeżeli masz sam pokój, no to po prostu musisz się liczyć z tym, że twój pokój, że tak powiem, troszeczkę się zmniejszy. Ale naprawdę nie jest... Jest to gra warte świeczki, może w ten sposób. Jest to warte tego całego zaangażowania. Jeżeli jeszcze jakieś argumenty przeciwko pojawiają się Wam, napiszcie mi w tym komentarzu, jeżeli ich będzie dość sporo, no to ja wtedy postaram się odnieść do tego w kolejnym filmie na temat szynszyli, a jeżeli nie, no to za tydzień przejdziemy do mróweczek i opowiem, jak przekonać rodziców do posiadania mróweczek.